Także już jesteśmy pikibane, no i SK zbanowany Seal. Po raz kolejny Nami, z drugiej strony Rokat zbanowany Kog'Maw, Maokai, jednak przez nich Kasadin. No jednak Over dobrze grał tym Kasadinem, jeżeli chodzi o taki całokształt, potem troszeczkę takie indywidualne, powiedzmy, problemy tam się pojawiały. Moim zdaniem Rokaci zasłużyli sobie na Warce, ale no, jeszcze potrzebuję to potwierdzić. Wczoraj było blisko, blisko, dosłownie jeden mecz dzielił chłopaków od tego, żeby wygrać, no ale... Tylko czekajmy, co w tym wypadku. Tutaj Nidalka również zbanowana. No i Aatrox od razu z pierwszego wyboru dla SK. Ciekawie, to planer widocznie sprawdzał się dla nich. Tutaj widzieliśmy, że Freddy tą postacią naprawdę ładnie rozgrywał. No, Arias otwarta, to fakt, widzę, że tutaj czat mi spamuje. Jankos mógłby wjechać znowu na Aliskę, on naprawdę sobie ją całkiem nieźle radził. No i jego ulubiona postać, więc nie ma sensu jakoś tego specjalnie zmieniać. No i a propos Ari, czy nie będzie tutaj w związku z tym overpo tą Ari rozgrywać? Byłoby ciekawie, gdyby podebrali zawodnicy Roka ten pick SK. Jaki AD carry w tym wypadku? Czy Tristana Ari na przykład z tych pierwszych wybranych postaci? No, dawaj, dawaj, Rokat, wierzymy w ciebie. To nie może być wasza ostatnia gra, jednak Morgana dla Wandera. Tak jest, także Ari już zabrana i Morgana, więc można się sugerować tym, że Overpow zagra właśnie Ari na środkowej linii. Tu widzimy SK, Kazik i chyba Tristana, więc naprawdę twarde piki po ich stronie będą grane. No więc SK już ma Tristana. Może oni pokażą, że w ich rękach będzie to broń zabójcza. Przy nim Xenos Laver miał po prostu problemy z ustawieniem się w teamfightach. Skakiwał Jesse z Tomari i no było krucho. Co wobec tego będzie grane przez zawodników Rokat? Czym by tutaj Selaver mógł zagrać? To już nie są te czasy, że się klikało Caitlyn, bo Selaver, Caitlyn naprawdę bardzo stabilnie grał i świetnie tam wchodziło. Jax? Jax na topa w takim razie i Eliska na dżunglę. Rokat chyba wyciąga tutaj jakiegoś asa z rękawa. Jax na Troxa. To się może fajnie sprawdzić. Także Jax wjedzie tutaj na salony. Od razu Nated w takim razie lokuje Kaylee, Oriana również. No i szkoda, że ta Oriana oddana, no ale widzimy, że mamy Ari. I ostatni pick AD carry brakuje Rokatom jeszcze. Co na tą Tristana? Czyżby korki tu mogły być grane? Mógł być też ten Twitch, ale nie wiem, czy Selaver się tak dobrze czuje na tych postaciach. Tak, Jax, mistrz latarki. Jednak zobaczcie, Jinx będzie grana. Też bardzo fajnie, totalnie tutaj Rokat chyba zmienia swoją linię walki, bo takie dwie, trzy świeże postacie tutaj wjeżdżają. Jax, Ari i Jinx do tej kompozycji, którą mieli poprzednio. Kaylee support, tak. To jest Kaylee support bez dwóch zdań. Oczywiście, że tak. Wcześniej Enrated już grał tą postacią w dzisiejszych rozgrywkach. Chyba w meczu pierwszym. I się to naprawdę dobrze sprawdzało. Tak, Leo wspominał, że kto nie wygra 3-0, ten przegrywa 2-3 i wierzymy, że ten mecz no zdecydowanie ważny dla Rokatów. Oni są dalej jeszcze w stanie to wszystko wyciągnąć. Wierzymy w to. No i gra za moment się nam rozpocznie w takim razie. Ja przypominam, że z tej strony komentuje oczywiście Tybek, czyli Bartek Tybor, Tybek Gaming na Facebooku. Zapraszam serdecznie. Jeżeli was interesuje coś więcej ze świata właśnie gier komputerowych głównie i e-sportu. Co oni takiego otrzymałem w ręce białego? No to są takie woreczki ogrzewające. Je się tak, powiedzmy, przełamuje w środku i one zaczynają grzać. Chyba do tam 20 parę stopni się rozgrzewają, takiej fajnej temperatury. No i wówczas miętosisz takiego woreczka w rękach i ci się robi ciepło w dłonie. No to jest wielka hala, tam no, niekoniecznie musi być jakaś taka temperatura, powiedzmy. Zakładam, że najlepsza taka temperatura w sumie na tego typu miejscach to jest, powiedzmy, stopień 1, może 2 mniej niż normalnie, jak macie na przykład w mieszkaniu czy coś. Taka temperatura pokojowa, tylko 1 stopień, 2 mniej, żeby taki lekki chłodek był. Bo jak potem dużo ludzi wejdzie, to i tak ta temperatura się podniesie. No i w tym momencie wchodzimy do gry, proszę Państwa. Ciekaw jestem, czy to jest ostatnia gra. Oczywiście follow Tybek. Follow Tybek. W
tej chwili. SK 2-0 prowadzi z drużyną Rokka Czerwoni. No i ustawmy te kolory na czacie. Pokażmy, że jeszcze Rokka jest w stanie tutaj coś powalczyć. Tak jest, tutaj mapa nas wita. Welcome to Summoner's Rift. Junkos. Czy będzie jakiś lane swap? No widzimy tutaj Xaxu z tym Jaxem kontra Freddy na Atroxie. Póki co nie widzimy tego. Ja jestem ciekaw, czy zobaczymy jakąś inwazję. Przynajmniej jakąś próbę zwardowania. Poprzednio była zagrywana przez czwórkę zawodników tutaj Rokkad. No i chyba będzie to znowu tak rozgrywane. Nie wiem, jest jakiś ruch, zobaczcie, Wander zmierza już w kierunku tutaj jakby Junkosa i Xaxusa, więc można się sugerować tym, że zagrają podobnie jak poprzednio, taką no, inwazją w czwórkę. Chociaż Sylaver zostaje tutaj jeszcze. To Sylaver czyżby został, a zawodnicy Rokkad udadzą się w tamtym kierunku. Póki co zniszczona wizja, Junkos zajmuje już krzak po stronie drużyny SK. Rokkad. Ciekawie to rozgrywałem, sugerowany tu jest chyba jednak landswap ze strony Rokkadów. Zobaczcie, że Sylaver z Wanderem znajdują się w pozycji właśnie tej, no, przy red buffie, więc raczej po prostu po zrobionym. Albo jakaś inwazja, tak, inwazja będzie na blue. Inwazja na blue SK, ale SK to zobaczy na wardzie. Nie widzą tego, zawodnicy SK, to może się udać, zobaczmy. Nadchodzą w tym momencie, tu jest Freddy, jest Fenskar, no i teraz widzą zawodników Rokkad podchodzący w czwórkę. Na środku pozostał jedynie Overpole. No i zabierany jest ten bluba, bardzo ładnie rozegrany początek przez Rokkadów, znowu. No i pięknie ten bluba w rękę właśnie Junkosa wpada. Sylaver teraz ustawi się na górnej pozycji, no i jest lane swap po inwazji grany przez Rokkadów. Te początki świetnie im wychodzą, tak, przez poprzednie te dwie gry było bardzo ładnie, ale jednak trzeba się skupić głównie na tej fazie, powiedzmy, mid game i late game. W tym momencie tutaj widzimy red zabierany, Svenskeren, jakkolwiek go tam, te końcówki się tak naprawdę nie akcentuje, jakby ktoś nie zazwyczaił, Svenskeren, bo to był naprawdę Svenskeren, takie, to nie brzmi tak do końca, tak samo jak mówi się tak, wsiąść się mówi szybko, to też jakby troszeczkę to eś tam jest, takie wziąć, ja wiadomo, że pisze wziąć, ale rzadko kiedy spotkam ludzi, którzy mówią wziąć, bo to takie po prostu jest nienaturalne, ten Svenskeren zabiera się za blue, właśnie Rokkadów, także jest odpowiedź przez niego tutaj. Annihilated pomaga mu oczywiście z tym wszystkim. Junkos chyba zagrają Classico Rokkadów. To jest po prostu El Classico Rokkadów. W czwórkę wejście na tą górną wieżę, żeby zabić przeciwnika, jeżeli nawet ucieknie, to żeby zabrać wieżę. Zrobić szybką tutaj presję. Zobaczcie, co się dzieje teraz. No, Junkos, Xaxus, jednak Freddy w porę się zorientował. No i ta wieżka będzie teraz obijana przez zawodników Rokkad, Freddy. Ale ładnie Xaxus go tam atakuje, Freddy pierwszy poziom, nie jest w stanie tym bliżej podejść. Czy ta wieżyczka zostanie tam mocno obita przez Rokkad, bo nie widzę, tak połowa życia już z niej znika. Dalej tutaj Wander, Junkos i Freddy zużył flesza. Zobaczcie, bał się trafionego Cage'a od Morgany. Co zrobi Svensken? Czy oni idą przypadkiem na smoka? Tak, odpowiedź od SK na to, co robi Rokkad, jest smog. Oni chyba, no, widocznie nauczyli się tutaj też odpowiadać świetnie na to, co Rokkad rozgrywa. Rokkad jednak nie zdołało zabrać tej wieżyczki. Xaxus tutaj steleportował. No i Rokkad będzie starał się przerwać. Xaxus w ogóle się przespacerował. Świetnie doskoczył do tego warda. On go po prostu ratuje w tej sytuacji. Także Xaxus cały czas jeszcze posiada flesza, pamiętajmy o tym. Wiecie, SK też się mogło tutaj dosyć mocno wyluzować, teraz Wander stara się uciekać. Freddy stara się uciekać, Wander go do tego po prostu zmusza. No i Sylaver musi to jak najbardziej last hitować. Dużo lepiej niż Candy Panda, nie jest to łatwe, ale jednak. Overpole tymczasem środkowa linia, tutaj widzimy Enrated, Junkos, jakiś ładny kokon, no Enrated chyba za bardzo wyskoczył z Xaxusem, no może się coś udać. Ale jest Candy Panda, no i Enrated po prostu się przyspiesza i nie ma tam jednak groźnej sytuacji. Nie wiem, czy tam Junkos w ogóle ten kokon mógł zagrać tak naprawdę, no ale teraz Freddy wraca, zobaczcie, wieżyczka jest dosłownie na jedną falę, na jakieś 2-3 strzały i ona się podda.
Ewentualnie teraz w dół spuszowany. Jest Xakrus Jankos. Widzę na minimapie, że zmierza też Svenskeren, ale jest widziane na wardzie, więc nie powinno tutaj dojść do żadnej udanej akcji. Wraca teraz na środkową linię. Czy będzie wskakiwał na overpoła, czy jednak dalej coś w stronę, powiedzmy, Wilków, Xakrus, Jankos już nadchodzą. Mogą oni tutaj spróbować zamknąć, ale widzę, że Svenskeren jest jednak za daleko na tym wardzie. No i overpoł, środkowa linia za moment. Będzie tutaj wbijany szósty poziom i może zacząć się robić ciekawie. Wander wraca na górę. Tutaj Freddy oczywiście widzi to na wardzie. Slaver cały czas tutaj last hituje, jak może. Wander, nietrafiony Cage. Ale trzeba podejmować takie próby przynajmniej. Tymczasem Jankos, widzimy, że farmi w swojej dżungli, nadejdzie teraz na w rejty. I tam widzę, że pingi lecą, więc widziane to jest wszystko na wardach przez zamników SK, więc oni świetnie kontrolują to, w którym miejscu Jankos się znajduje, ale on chyba chce troszeczkę ich ograć. Zobaczcie, że minął te linie w rejtów, nadchodzi teraz w tribusz tutaj na górnej linii Svenskeren, no może go spotkać, tak się dzieje, Jankos ma połowę, czy musi uważać, ale Wander to widzi, tutaj Slaver również biegnie, czy nadejdą, no w dobrym momencie świetnie jednak wygoni Svenskerena i dobrze, że ta wieczyczka została zniszczona, bo to sprawiło, że Jinx odpaliła się z pasywki i szybko dobiegła, no na pomoc, mogła tej pomocy udzielić, teraz Enrated, Candy Panda, obijałem również wieczyczkę, ale Roka dalej pcha górą tutaj z pomocą właśnie Jankosa, jest Svenskeren, Freddy we dwójkę, dwóch na trzech. Póki co środkowa linia się totalnie nie przyjmuje tą sytuacją u góry. Slaver rakietuje tutaj. Obrażenia obszarowe oczywiście z tych rakietek. No i w tym momencie Jankos zabiera blue buffa, jak widzimy. Ari nie została zbonowana, Ari tutaj podjął overpoł, Jessis, o, ma szósty poziom, nie ma tej many za dużo overpoł. Jankos nie jest w stanie to raczej zejść, bo ma za mało życia, teraz zabrany ten blue buff i raczej będzie się udała wkrótce do bazy, żeby się zregenerować. No i wieżyczka jednak zostanie dojechana przez SK, także 1-1 wieżyczka w tym momencie. No i dziewiąta minuta, Freddy sam w obronie górnej wieży. Jankos już zmuszony do tego recallu, dokładnie to, o czym mówiłem, świetny teraz kół, świetny korek poprawiony w kierunku Freddy'ego i będzie chyba musiał troszeczkę dalej się ustawić na jeszcze bezpieczniejszej pozycji. Zomice SK też nie zostają bez odpowiedzi, jeżeli chodzi o skradzonego blue buffa przez Jankosa i sami zabierają się za blue buff należący do Rokatów. No i dziewiąta minuta SK. Widzimy, że sobie naprawdę nieźle radzi. To jest chyba pierwsza gra w tej, jeżeli chodzi o early, to Rokat nie wygrywa jakoś takim, no, tysiącem złota. Te poprzednie dwie gry wygrywali. No ale to i tak nie zmieniło faktu, że to SK okazało się lepsze i prowadzi 2-0. W tej chwili tutaj środkowa linia overpoł. To Mari sobie też dobrze radzi. SK teraz trójkę. Stoi smok, póki co nieruszany specjalnie. Czy który z drużyn się pokusi? Zobaczcie, Wander zobaczył tego wrzuconego warda. Jankos od razu czyści tą wizję, bardzo ładnie. Svenskeren widziany na tym wardzie drużyny Rokat, ale jest tu pink ward. Kusi zawodników Rokat, wezmą go. Oczywiście, że tak. I ustawiają się właśnie w okolicy smoka, więc może sugerować to, że za moment Rokaci się za ten objective zabiorą. Tymczasem tutaj Jessie z środkową linią, Enrated, Svenskeren cały czas starają się też sprawdzać, czy tu jednak Rokat za tego smoka właśnie się nie zabiera. Candy Panda teraz skakuje na Slavera, Slaver jednak, czy Candy Panda, Svenskeren też tam może skoczyć, no shit, ale to może być za mało, Wander tu jest złapany, ale odchodzi Jankos, czy się uda tutaj przetrwać zawodnikom Rokat, teleportacja, więc za moment tutaj dołączy chyba Xakrus i wyjaśni sytuację, jest stun, ale czy ten stun trafi, nie jednak, Rokat w odwrocie, bo tutaj overpoł kontra Jessis, overpoł teraz na te RC, czy wyklika Jessisa, Jessis musiał aż sfleszować overpoł, czy da radę go dogonić, brakuje tam jakiegoś dobrego czarma, ten orb nie doleciał jednak, niestety za daleko, ale Rokat
chyba lepiej z tego wszystkiego wychodzi, bo ustawiałem się no, na smoku. SK tego nie widzi do końca. Ku nietrafione Svensken, jednak trafiony kokonem i ładnie teraz może z tego wyjść, ale jednak Jankos, Exos na twarzy. Candy Panda teraz ich goni. Wander, mało życia. Jankos również musi uważać. Jest Selaver, nadchodzi Xaxus, Enraite dobijany, ładne Q, Cage, ale Candy Panda ma dobrą pozycję do tego, żeby klikać. Jest pierwsza krew dla zawodników Rokat. Teraz Selaver jeszcze się obija z AD Carry SK, ale to podejście, no jak widzimy, jest na smoka robione przez właśnie zawodników Rokat. Świetny korek, Svensker nie jest w stanie podejść. No i raczej nie będzie próbował tutaj nic ryzykować. Jeszcze smok, więc frag i smok wpada na konto Rokatów. Teraz over środkową linią. No wieżyczka pomału, pomału bijana, nietrafiony ten charm. Tymczasem u góry zobaczcie co się dzieje, tam jest 58 do 28 last hitów. Jeżeli chodzi o to planerów, to głównie wynika z tego lane swapu, jak również z momentu, w którym Xaxus zużył teleportację, żeby zejść tutaj na dół. Jest też na tym dość sporo stracił. Także well played Rokat, tylko tak dalej, trzymajcie ten poziom. Wierzymy, wierzymy w wynik 3-2 dla Rokat. Pokazali wczoraj, że z Fnatic da się ugrać, teraz Freddy. Widzi, Jankos oczywiście na wardzie, ten od razu tego warta kasuje. Teraz we dwójkę, SK. Troszeczkę też zmieni linię. Podwójna linia teraz na środku właśnie, czarnie trafiony jest Wander. Kiedy Selaver, no fajnie, bo solo pushuje dolną linię, więc więcej tego expa będzie zdobywał. Zobaczcie, te rakietki, no niestety stracił dużego miona, tak mi się przynajmniej wydawało. Ale ma tych last hitów 10 więcej, Candy Panda teraz biegnie czym prędzej, zobaczcie trupta. Tymi malutkimi, króciutkimi nóżkami pod wieżyczkę. Żeby nie traciły się te miniony, no, bez potrzeby same właśnie pod wieżyczką. Jesse z Enraten na dolnej, na środkowej linii, 13 minuta, zobaczmy Wander teraz czyści kolejną wizję. U góry cały czas Xaxus walczy z Freddym, no ale Freddy jednak pokazuje, że on na tym topie tutaj dominuje dość ostro. Ale dobrze, że na razie Xaxus nie ma tych statystyk jak w poprzednim meczu, taki wiecie, 0-2, 0-3, 0-4. Jedynie farmą tutaj traci póki co. Zobaczmy Svensken, Selaver, teraz fatalna pozycja, będzie się starał ratować pułapkami, ale to nie wystarczy raczej na te obrażenia ze strony SK, no i fatalnie dał się złapać w tym momencie, no bardzo blisko swojej wieży, to by się wydawało, że to jest pozycja, z której każdy jest w stanie uciec, a jednak nie. Jednak tutaj jest zaskoczenie ze strony drużyny SK. No i szkoda, tracimy AD Carry, Rokat. Wobec tego jaka decyzja, teraz jeszcze do Blue Buffa dobierają się w trójkę, w czwórkę, Blue Buff oddany Jessizowi. Zniszczona ta wizja oczywiście w okolicach rzeki Overpole. Za moment na środku, tutaj już w czwórkę oczywiście SK obija tam Candy Panda właśnie Overpole'a. Ale nadchodzi Wander, Jankos też w pobliżu, może szybko tutaj zareagować. Potrzebujemy Selavera, Selaverze biegnij tutaj, ale chyba jest informacja, że damy sobie radę sami. Na środkowej linii Enraten ładnie tym czarnym złapany, Wander odpala swoją Erkę, ale również Erka ze strony Kaylee. Więc wybroniona sytuacja, kiedy Selaver po prostu będzie samemu last hitował tą dolną linię. O, ładnie Jankos, ale Freddy to widział na wardzie. Xaxus, czy on tam do biegnie, bo jest flash właśnie zagrany przez Freddy'ego. No i niestety nie da rady go dorwać, ale to jest jednak zawsze flash spalony. Wander teraz walczy tutaj o wizję. Enraten złapany ładnie, Selaver, tutaj za widzę Rokat pojawiają się, ale jest czwórka, SK. Freddy również tutaj zszedł, Xaxus tymczasem u góry. Za moment powinien posiadać swoją teleportację, z tego co widzę. Na naszym skromnym clean feedzie. Chyba, o właśnie w tym momencie mu teleportacja wskoczyła, aktywna.
No i zobaczcie, Candy Panda, 2500 zł, Candy Panda i on wróci do bazy. Jestem ciekaw, czy zagra ten motyw z właśnie pod Infinite, chyba tak, Infinite Edge, bo to jest BF, od razu zobaczcie Infinite Edge, jeżeli cię stać, to od razu kupują. Widzieliśmy już dwojakie buildy właśnie na tej dystanie, czyli albo Static Shift szybki, albo Infinite Edge, chociaż jednak tutaj przewaga zdecydowanie pójścia pod tego Infinite Edge. Z drugiej strony tutaj Selaver zagrywa, zobaczcie, tego Zilla, więc ten Infinite Edge będzie troszeczkę późniejszy niż Candy Pandy, obijana teraz ładnie ta wieżyczka, z tego co widać. Na dole. Ale są problemy z Fenskern. O, Jankos ucieka tam ładnie w porę, ale i tak zostanie dojechany niestety. Także Xaxus w ogóle się tu pojawił znikąd. No i też fatalna pozycja tego zawodnika. No i 17 minuta, 3-1. Tak naprawdę prowadzą teraz zawodnicy SK, ale Over stara się to odrabiać, jakoś obijając wieżę środkową. Co tam się w ogóle wydarzyło? Tu ładnie ta wieżyczka została dojechana, ale zbyt długo zawodnicy Rokat przesiadywali w tym miejscu, więc Svensken wjechał jak mógł. Jessis tym ultimatem prawie że wciągnął Jankosa, ale Jankos w porę uniknął, ale jednak miał zbyt mało tutaj punktu życia, starał się jeszcze z Xaxusem coś ugrać. Xaxus, on się tutaj steleportował zbyt daleko, już po prostu, tym się wydaje, że on się steleportował. Tak, teleportacja to chyba była zagrana, więc szkoda, bo za 7 sekund mamy Smoka. W sumie wszyscy Polacy żyją, więc ten Smok nie jest taki, powiedzmy, za darmo dla SK jednak. No i w tym momencie Wander, Freddy, Selaver, ładnie te pułapki, Xaxus, łapią tu jednak Freddy'ego. Póki co jeden z zawodników SK ma spore problemy, ale tam no poleciało ulti, zagrane przez Jessisa. Jankos na przodzie, rated. Także 1-0. Freddy poszedł do Boba i stoi Smok. Zobaczmy tutaj, Candy Panda, Jankos. 18 minuta. Ładny ward, Wander. Przeganiałem troszeczkę zawodników SK. Z terenów Smoka, Jessis. Zaraz dołączy do reszty brygady, czwórkę. I też Freddy już nabiega. Nie ma teleportacji, więc musi tutaj, no, używać nóżek, żeby dołączyć do walki. A Rokat zaczyna zabierać się za Smoka. Naprawdę szybko ten Smok jest zrobiony. Pytanie, czy będzie jakaś odpowiedź. No, tutaj ta Oriana nie ma ultimate'a, więc mogą naprawdę tutaj tak w kupie sobie chodzi zawodnicy Rokat. Ten Smok teraz odpuszczony. Jankos musi uważać, bo on tam posiada smite'a. Nadchodzi Freddy z boku, ale jednak Smok wpada w ręce SK. No i Over też się odpalił. Zgarnął jednego z zawodników SK, ale to może być za mało, bo Selaver również tutaj ginie w tym momencie. Candy Panda zgarnia tego fraga, no i dwóch za jednego jeszcze Smok, tak naprawdę na korzyść SK, więc to oni wychodzą lepiej z tej walki, niestety. No, dosyć nerwowa sytuacja, niestety, no Rokat, zobaczcie, Overpow, ładnie ten Svensken przyciśnięty tutaj z boku. I Freddy też w takim kluczowym momencie podszedł, zobaczcie co się stało, Jankos, mało punktu życia. Over, świetnie wskoczył, ale jeden skok wydaje mi się, że za daleko poleciał, jeden zbyt daleko, no i tu już przerwała się taka linia obrona, w której oni tutaj razem chodzili. Over stanowił zagrożenie, Freddy nadszedł, w dobrym momencie dojechany Selaver, niestety. I oni chyba też zrobili, tutaj widzieliśmy na małej kamerze jeszcze wieżyczkę, tak mi się przynajmniej wydaje, SK tutaj na środku podjęło. O ile się nie mylę. No i w tym momencie Xaxus na górnej linii. Widzimy, że Freddy posiada no, więcej tych lasów. To 115 do 88. Na ten moment środkiem teraz w trójkę Rokaci. Mogą szybko tą wieżyczkę zrobić, bo Jessis dopiero dobiegł. Tak, to jest wieżyczka dla Rokatów. Bardzo ładnie. Zaczynamy odrabiać straty. To SK. SK prowadzi tylko 1000 złota, to nie jest dużo, więc jeszcze cały czas ta gra stoi pod znakiem zapytania. Oczywiście Trinket zagrany. Wyczyszczona wizja. Overpow, ładny czar, może złapać wszystko. Świetnie Rokat to zagrało. Tak to trzeba grać. Nawet jeszcze rakietka tam leciała w twarz. Tutaj Jugglera SK. Gdyby przypadkiem tych obrażeń było za mało. Więc bardzo ładnie. I tak musimy wyciągać pojedynczych zawodników. Zwłaszcza jeżeli to jest jungler. Świetnie to można zrobić.
z Freddy. Zmierza na górną linię Xaxus. 30 dla Steetu więcej, top lanera SK. SK chyba więcej chłopa tam się właśnie wybiera. Tristana i Kaylee również. Pomału zmierza w tym kierunku. Oriana na środku. No drużyna SK bardziej właśnie jakby tutaj między tym środkiem a górą, póki co ta dolna linia pozostawiona sama sobie i tam Selaver zmierza, żeby ją szybko chyba przepuszować. Papa Brady widzę, że tam jest zrobiony Xaxus, ma problem, odpala tam stuna, ten stun nie siadł, Freddy jednak nie dajwują za nic SK. Nadchodzi Jankos, Jessis, over jest blisko niego, nie wiem czy sobie zdaje z tego sprawę, over, Paul, a wskakuje agresywnie w Candy Panda, ale Candy Panda od razu go wypycha właśnie w stronę Jessisa, no i over ma problemy, Jankos tutaj trójkę zawodników, Rokat, czwórka, SK, ulti nietrafione, niestety przez SK, więc Rokat może się rzucić tutaj troszeczkę lepiej, over, over, zaraz zginie, musisz uciekać, over, doleciało, tamte strzały od Candy Panda, niestety, ulti jeszcze zagrałem przez Mityda, no jest Selaver, Xaxus, no, czy będą w stanie wybronić tutaj coś jeszcze i zgarnąć tego zawodniku w SK, bo wygląda to no nie za dobrze dla nich, kokon trafiony, ale nie są w stanie nic tutaj wskórać jeszcze. No i 22 minuta. SK bardzo ładnie ugrało, teraz są akcje u góry, Jankos zdaje się złapać, ale czy będzie w stanie uciec, jest Selaver, Jankos skakuje, no na wilki, Jankos musiał splashować, no i ledwo uszedł z życiem, wystarczyło, żeby jeden krytyczny strzał tak naprawdę o Tristanę tam poleciał, powiedzmy więcej, Jankos już by nie wyglądał tak dobrze jak teraz. Zobaczcie, Candy Panda obija teraz Papa Wraitha, ta Tristana naprawdę wygląda teraz strasznie. Tym samym tu mamy 5-3. Dwudziesta trzecia minuta, SK zaczyna naprawdę robić sobie przewagę w przeciągu tych ostatnich kilku minut. Bo pamiętamy, że było tylko 1000 zł przewagi SK. Tak ładnie chwaliłem, że tutaj jeszcze wiele się może wydarzyć, a jednak SK zaczyna tutaj narzucać tempo Rokatom. No, Rokaci się nie mogą w ten sposób dać właśnie robić. Fajnie było, jakby się zaczęli jakoś grupować tym grupą, spróbować coś zaatakować, bo mam wrażenie, że przez te wszystkie dwa poprzednie mecze, jakby Rokat nie... Znaczy, boi się po prostu tak zebrać się w piątkę i robimy, no, po prostu opór. Atakujemy, zobaczymy, jak zareaguje SK. Może się uda z tym teamfightem, może nie, ale jakby w ogóle nie widzę takiej woli walki pod tym kątem. Raczej tutaj bardziej takie akcje dwójkowe, trójkowe. Jedynie na tym smoku coś się dzieje więcej, jeżeli chodzi o właśnie piątkę zawodników Rokat. Trzydzieści parę sekund do smoka. Ładny ping ward Wander, zobaczcie, oj, musi uważać, przerzucił tutaj warda na drugą stronę, żeby widzieć, co się dzieje. SK się tu już czai, ale również Rokat może mieć jakiś plan, Xaxus posiada teleportację, więc... No sądzę, że za moment zobaczymy, jak pojawi się tutaj gdzieś w okolicach tych linii. Rokat, Denrated nietrafiony. Zobaczmy, 25 minuta, SK. Teraz biegnie w stronę tej środkowej wieżyczki Rokatów, tu jest tylko Xaxus, jaka decyzja Rokat, oni no muszą szybko wracać do bazy, szybko się zmobilizować, bo Candy Panda już obija wieżyczkę, broniąc inhibitora. Jest tylko właśnie Xaxus, reszta dobiega pomalutku, Wander gdzieś tutaj z boku, tylko nie trafiony niestety. No i SK za darmo, połowa wieżyczki zbita, z tego co widziałem. Blue buff zabierają w związku z tym i podejdą sobie dużo lepszą pozycją na smoka. Zobaczcie, jak to świetnie rozegrali. Rokat był ustawione. Jakby jako pierwsze SK stwierdziło, dobra, czyli jak wy jesteście ustawieni tu, to nikt nie ma prawa bronić tej środkowej linii, to więc naciśniemy was tam i zmusimy do tak naprawdę odpuszczenia tego smoka. Svenska teraz ładnie złapany, ale tutaj zobaczmy, Freddy z flashem, aż wchodzi agresywnie Selavera. Teraz dwóch zawodników, Rokat odpychniętych do tyłu, to Candy Panda, Xaxus, Svenska. Overpow odpala swoją erkę, nie trafi niestety tym czarmem, Svenska na niewidzialności. No, over był blisko, żeby dosięgnąć Kazika, to trzeba przyznać. No i w związku z tym SK zabiera red buffa i chyba będzie pchać tą górną linię. Niestety ten smok, no nieudany tutaj w wykonaniu Rokatów. Po raz kolejny. Ale dalej walczą, dalej jeszcze tutaj jest szansa.
36 minuta. Candy teraz farmi. Znaczy będziemy mieć chwilę spokoju na samym zjeździe. O, ładnie Janko sprawdził tym kokonem tak naprawdę. Zaczyna się tworzenie wizji rokatów na naszorze. Teraz skasowany ten ping ward. Saxus, recall do bazy, co on tam dokupi. Ma dwa itemy tak naprawdę już potrzebne do Trinity Force. Tutaj. I od razu Trinity. Widzimy, jest złożone. Ale jednak traci 40 las hitu do Freediego. To jest naprawdę dużo. To jest naprawdę dużo. Lat hitu, za to więcej, to ty ma Slaver, jak widzimy. SK, teraz na środku Wander, ładnie złapany Enrated, czy coś z tego wyniknie, overpow, skakuje jednak z swoim ultimate, no i zabiją tutaj, widzimy support, ale świetnie ulti teraz Jesse za pięknie to odpalił, trzech zawodników roka złapanych, no ale czy będzie jakaś odpowiedź, bo Slaver póki co odbija, właśnie Jesse za over, tu jeszcze też skakuje i rakietka nie dobiła niestety midlanera SK, Svensker. Freddy, teleportacja, zobaczcie, totalnie na plecy Roka, do nich chce odciąć, zdecydowanie Wander ma za mało życia, overpow również, Xaxu, zobaczmy, Svensker skakuje, no i to może być fatalna chwila dla Rokat, czarny scenariusz, 2-0 prowadzą SK, czy skończą to tą akcją, zobaczcie, Candy Panda łapie Slavera, Slaver ginie, no Xaxu też ma spore problemy, no i wygląda na to, że SK podejmie wobec tego tą środkową wieżę, ale masa minionów też jest do dopięknięcia, over ładnie z boku. Teraz SK, czy wykorzysta ten moment? Jednak w sumie nie, w sumie Celaver tylko niżej, więc SK tego aż tak nie przekuje w swoje zwycięstwo, ale jednak to jest zawsze ten frag do przodu. Wydawało mi się, że to jeszcze może się gorzej, o wiele, wiele gorzej skończyć dla Rokat. Szczególnie jak widziałem tą teleportację tutaj Frediego. No ale skończyło się to tylko, tutaj widzimy śmiercią Celavera. No i w tym momencie 8-6, 29 minuta, 4000 zł TSK prowadzi, Rokat ustawia się w okolicach naszora, SK również się tutaj pojawia. No 4-0, Candy Panda, to jest naprawdę groźna sytuacja, 4-0 to jest stanę mieć właśnie dla Rokatów, nie wygląda to za dobrze. Teraz zabierane wilki, Xaxus na górnej linii, ale SK jest w dżungli Rokatów. Ładnie te pułapki przeszkadzają, ale SK będzie korzystać z chwili nieuwagi. Rokat ustawia się na środkowej linii i obija tą wieżyczkę. Połowa już życia znika. Zobaczmy, Janko, z wieżyczka pada. Podejście na inhibitor, czy Rokat będzie się broniło? Zobaczcie, co robi w ogóle Xaxus, on puszuje cały czas tą górną linię. Widzimy to oczywiście na tym małym ekranie z boku, z rogu. No, naszej wizji, inhibitor został zniszczony przez drużynę SK i oni po prostu wyjdą teraz na spokojnie z bazy. No i szkoda, szkoda. Czy Xaxus zyska coś na tym wszystkim? Jakby odrobi tą stratę, widzimy, że czeka na miniony. Ale SK no, połowicznie recalluje, bo połowa zawodników pozostaje tutaj, jeszcze obija wieżyczkę, więc nawet jeżeli Xaxus zrobi tą wieżyczkę na topie, to od razu redukują to zawodnicy SK, robiąc również wieżyczkę na tej linii dolnej tutaj. No nie wygląda to za dobrze, muszę to przyznać. Ale Rokat walczy do samego końca. Rokat fighting. Trzy wieżyczki przewagi SK. No wczoraj się udało. Udało się ugrać dwie gry Fnatic. No a dzisiaj póki co 2-0 SK. Naprawdę świetnie te wszystkie gry podejmują. Widać, że mają plan, jak Rokatów po prostu ugrywać. No... Powtarzam to już po któryś tam enty raz, no ale jednak, no, Rokat najbardziej się tutaj bało właśnie pojedynku ze SK raczej. W tej chwili Svenskeren zabiera swoje wilki. Gdzie ustawią się zawodnicy SK? Mają naprawdę fajne podejście albo na naszora, ustawienie tam jakieś pułapki, czy też mogą pchać górą, dołem. O ile na dole jest Xaxus, na górę musieliby się na chwilę
spiąć, ustawić, ale za 10 sekund stoi smok, więc raczej najpierw się zabiorą za smoka, który w sumie wychodzi na to, że będzie za darmo im oddany przez rokatów. No bo nie ma nikogo w pobliżu, kto mógłby powalczyć. Ksaksus! Myślałem, że jeszcze Candy Panda da radę go tam uderzyć i przerwać ten recall. To już w ogóle byłoby fatalne. No i smok, tak jak mówiłem, za darmo wpada w ręce SK. Po tym smoku albo mogą spróbować tutaj górę. Właśnie, górę widzę, że jest ping lecący na minimapie. Jest albo góra, albo na shore, gdzieś tutaj takie te rejony. Candy Panda jednak pcha dołem, więc na dole też się mogą ustawić. Naprawdę SK ma teraz wachlarz możliwości, które mogą wykorzystać do kończenia tej gry. Są naprawdę na świetnej pozycji. Zobaczmy, podchodzi Candy Panda. Odpowiadam na pytanie, że Incarnation chyba jest dalej trenerem SK, tak mi się wydaje. Enrated. O, jest groźnie Rockat. Zobaczcie, Freddy ładnie tutaj od boku tą środkową linię przepuszowuje. Janko mocne obrażenia dostał na twarz. Ksaksus. Czy to oznacza ostatnie chwile? I tak naprawdę wygrane miejsce w Worldsach przez SK. Czekamy na to, aż powiemy tym... No, Rockat Kozz, ale ładne tam multi leciało do Riany. Jednak Rockat dalej stoi, dalej tutaj walczą. Ta wieżyczka zaraz zostanie zniszczona za moment, ale over chyba się odpalił. Enrated ładnie tam obijany, Enrated został zabity, a wieżyczka teraz poległa. Ksaksus tam walczy. Zobaczmy, Janko z nie ma za dużo punktów życia, ale Candy Panda świetnie ustawiony. Dostał cage'a od Morgany, z tego co widziałem. Selaver, Jessis, dobra wymiana, ten korek nie wszedł. No i Inhibitor dalej stoi, over tam był bliski śmierci. No ten jeden strzał naprawdę masę mu tam wyrządził szkody. Candy Panda obijany tam ładnie, ale wyklikał chyba swoją R-ką Selavera poza zasięg obrażeń. Teraz SK mało życia, Rockat się zregenerował, Rockat teraz biegnie, Rockat poluje, czy zgarnął kogoś tutaj z drużyny SK, ale widzimy, że chyba jednak odpuszczą zbyt szybko. SK ucieka z pola, powiedzmy, tutaj widzenia Rockatów. No i 33 minuta, a Rockat podejmuje naprawdę taką decyzję męską. Idą na Nashora. Muszą coś w tej grze odzyskać, muszą coś zrobić. Chociaż chwila, to może być pułapka. Ładnie Freddy złapane, czy się uda go załatwić? Do Rockat, do boju, czy dadzą radę jednak Freddy? Ucieka poza zasięg tutaj wrażeń Rockatów, zużywając tymczasem Ultimate Enrateda, czyli Kaylee. Over, over! Odpali swój ulti, ale nie, nie skacze tam. Dalej nie posiada wizji, więc nie ma sensu próbować, ale Rockat, zobaczcie, jak jednak się tutaj wkurzyli na te ostatnie walki. I tego potrzebowali, wydaje mi się, w poprzednich właśnie dwóch gierkach. Takiego agresywniejszego grania, takiego po prostu grupnąć się i gramy. Nie ma zmiłuj się, a nie po prostu patrzymy się, jak przeciwnik tutaj bierze jeden, drugi obiektyw i pomalutku nas jedzie. Jessis na środku, ładnie może tutaj są Rockat to sobie zaatakować, zwłaszcza, że posiada swojego ultimate'a. Rockat musi na to uważać. Over, zobaczcie tutaj bez wizji, ale wie, gdzie znajduje się reszta przeciwników. No, od górnej strony tutaj na Shora, SK teraz środkiem. Tam są odkryte inhibitory i właśnie na środku i na dole. I wygląda na to, że zmierzają w tamtym kierunku. Rockat się musi ładnie ustawić teraz w defensywie. Over, Freddy złapany, ale Over nie jest w stanie tutaj walczyć, ma słabą pozycję. Ładny shield od Morgany. Pomaga Overowi wyjść z tej słabej sytuacji z Fenskiem. Teraz trafiony korkiem, ale Candy Panda po prostu stoi, nie rusza się, obija inhibitor. Rockat czy zareaguje w jakiś sposób? Ładnie, ale Jessis tam zagra, to jest ultimate, no wygląda na to, że świetnie to ulti miarzy po prostu zawodników Rockat. No i Rockat nie da rady chyba w tej walce nic skórać. Candy Panda tam dalej klika, ładnie Jankos, czy coś ujdzie z życiem? Nie, jednak Jankos również zostaje dojechany. No i czek zawodników Rockat już leży martwych. Znaczy to, oznacza to, że SK kończy tą grę w 5-2. Rockat nie będzie w stanie raczej tutaj już nic powalczyć, no. Niestety, 3-0 SK, wygląda na to. GG, well played, wielkie brawa dla Polaków. Moim zdaniem i tak możemy być dumni. Możemy być dumni, że Rockaci powalczą w kolejnym splicie. Nie są na jakiejś pozycji, powiedzmy, jak
jak Gambici, jak Millennium i tak dalej, gdzie ta pozycja, która sprawia, że muszą walczyć o relegację, dalej będziemy mieli szansę zobaczyć Polaków w LCS-ach i myślę, że powinniśmy być po prostu z tego dumni. Im więcej Polaków w LCS-ach, tym lepiej. I ta polska nasza scena się e-sportowa rozwija też w różnych zakątkach świata. Dzisiaj SK było po prostu lepsze, wczoraj lepsze było Fnatic, ale było blisko. Pokazaliśmy, że Rocket naprawdę zasługuje na tą top trójeczkę tych drużyn, ale dzisiaj SK było jednak lepsze. Także SK jedzie na Worldsy. Także czwarte miejsce Rokatów. Jak widzimy, czwarte miejsce Rokatów. Nie najgorsze, nie najgorsze jak na te wszystkie zespoły. Czwarte miejsce. Naprawdę wygląda to nieźle. Widzimy. No Rokat niezadowolony. No cóż, ale mimo wszystko... Także Rokat pokazuje dalej, że oni są w stanie. Mam nadzieję, że po prostu Rokat weźmie bardzo dużo doświadczenia, wyciągnie z tego pojedynku, z tego i z tego wczorajszego, bo jest na czym usiąść, na czym się zastanowić, na czym jeszcze potrenować, ale moim zdaniem to daje nam do myślenia bardzo dużo pod takim kątem, że w przyszłym splicie możemy Rokatu zobaczyć naprawdę bardzo wysoko, jeszcze wyżej niż w tym sezonie. Więc...